Siema gałgany, z tej strony Pupunga, a oto i drugi odcinek naszej serii Derksus 2, update do bossów. Jak pewnie wiecie, niektórzy z was pewnie myślą, że jak walczyłem z bossami i przywoływałem fantomy na pomoc, to byłem po prostu noobem, który nie potrafi grać. A ja to robiłem po to, żeby zrobić ciąg questu fabularnego związanego z tą grą. Dlatego dla tych osób, które nie ogarniają i są niekumate, postanowiłem zrobić tą oto wypowiedź. W tym odcinku pokonałem tych bossów samodzielnie. Bo dużo nowych widzów się pokazało, a nie oglądali może pierwszego odcinka tej serii. Anyway, jesteśmy w przystani Nieczyjej. Opierdzielałem się z tym długo, aż w końcu sobie przypomniałem, że to było tak, że kurde, ale bym sobie coś sousów nagrał, ale nie miałem motywacji, nie wiedziałem co robić. Aż w końcu przypomniała mi się ta seria i takie, o cholerę, nie zrobiłem update'u do zręcznego strażnika. W takim razie zrobimy sobie run do bossa i go upierdaczymy. Bez żadnych lukatilów czy innych. No. Okej, robimy najazd na statek. I nie pierdziąc się z przeciwnikami, od razu idziemy na atak. Tak, straciłem parę dusz, bo próbowałem sobie najpierw wybić przeciwników z lokacji, ale słabo wyszło. W takim razie wbijamy i trzymajcie kciuki, moi drodzy. Napierdalamy. Okej. Taktyka na niego jest taka. Za cholery uważać na te miecze. Jeśli używam mieczy, to tarczą. Aż nie skończę tego kombosa takim oto cięciem. Wtedy można na spokojnie podejść mu od lewej strony i go walnąć. Kiedy atakuje tak, to jest czas, żeby się wyleczyć. Ale też mocniej nam zżera staminę za blokowanie ataków. Dlatego jak chodzi o blokowanie, to lepiej bić go od strony, gdzie ma miecze, ale kiedy się go bije od strony mieczy, to lepiej się trzymać jego lewej, znaczy jego prawej strony, naszej lewej. Okej. Okay. Tu trzeba uważać, bo wtedy on zaatakuje od tyłca. Spokojnie, można tu pójść i co dać parę ciosów. Ops. Ja to teraz naprawię, spokojnie. Jeśli ktoś chce się wyleczyć, wystarczy podejść tutaj. Jest się bezpiecznym. No i cała filozofia. Na tym polega cała walka. Otrzymujemy z niego duszę. W takim razie, moi drodzy, ja się z wami żegnam, trzymajcie się mordeczki i cześć!